Ale podczas szczytu nie wszyscy skupiali się na kryzysie imigracyjnym. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz skrytykował polski rząd, twierdząc, że opinia międzynarodowa jest zaniepokojona stanem polskiej demokracji. Polskę wsparli David Cameron i Viktor Orban. Podwójne standardy nie są dopuszczalne w Unii Europejskiej. Teraz stosuje się je przeciwko Polsce i to nam się nie podoba. Chcę podziękować Davidowi Cameronowi i Viktorowi Orbanowi, którzy upomnieli się po prostu bardzo zdecydowanie o Polskę. David Cameron powiedział wprost, żeby nie uczyć polskiej demokracji. I bardzo serdecznie za te słowa dziękuję, bo myślę, że to jest najlepsze streszczenie tego, co się